Czcigodni kapłani, drogie siostry zakonne z wielu zgromadzeń, ukochane dzieci, drodzy młodzi przyjaciele, pozwólcie, że wymienię tu uczestników, bo jest ich ponad 120, 18. Michalickiej Olimpiady Sportowej imieniem biskupa Jana Chrapka. To jest młodzież, która od dwóch dni do jutra rywalizuje tu na pobliskich boiskach i w innych miejscach. Ale też drodzy maturzyści, bo zapewne przynajmniej kilkanaście osób was tu przybyło, aby prosić Matkę Bożą o szczęśliwe zdanie egzaminu dojrzałości. Bracia i siostry, umiłowane dzieci fatimskiej matki, którzy posłuchaliście jej wezwania do modlitwy i pokuty. Bracia i siostry łączący się z nami dzięki Przemyskiemu Radiu Fara i telewizji internetowej i wszyscy tutaj obecni. Posłuchaliście wezwania matki. Zapewne wielu z was, naśladując w tym swoje rodzone matki i ojców, może babci i dziadków, którzy po raz pierwszy 45 lat temu przybyli na to miejsceckie wzgórze. Był maj 1979 roku. Jako wyraz wdzięczności za wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, ze świadomością, że oto wypełniają się słowa kolejnego proroctwa, jakie pielęgnował w sobie i jakim dzielił się błogosławiony kapłan Bronisław Markiewicz. Polacy, najwyżej Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Z tą świadomością Michalici zapoczątkowali pokutne nabożeństwa fatimskie, by podziękować i by Boga prosić. Odbywały się one najpierw w tym kościele nazywanym wtedy jeszcze nie sanktuarium, ale kościołem na górce, później na schodach tejże świątyni, a od początku lat 90. tu przy tym fatimskim ołtarzu. Warto wspomnieć, że rok wcześniej, zaraz po wyborze papieża Polaka, nasi bracia, którzy wtedy tu pracowali i służyli, postanowili, że każdego wieczoru będą w jego intencji odprawiać na górce mszę świętą. I tak sobie myślę, że potrzebne były te dwa lata, 1979 i 1980 rok. Te dwa lata modlitwy, pokuty, a naprawdę wtedy była wielka pokuta, bo ci, którzy przybyli tu wieczorem, trwali na modlitwie całą noc, drzemiąc w ławkach, śpiąc między ławkami, czekając pierwszej porannej mszy świętej. Potrzebne były te lata, by przygotować się na dzień 13 maja 1981 roku. Tamtego dnia ten polski maryjny papież z zawołaniem Totus Tuus stał się papieżem fatimskim. Tamtego dnia sprzymierzyły się siły zła, by przerwać życie Chrystusowego wikariusza, który, jak mówiono, przybył z dalekiego kraju. Ale tamtego dnia, w tamtych dniach, po raz kolejny mogliśmy zobaczyć, że pokorna służebnica pańska trzyma nogę na głowie węża. To ona trzy razy w sposób cudowny ocaliła życie polskiego papieża. Najpierw posłużyła się małą dziewczynką. Starsi z nas pamiętamy, że Jan Paweł II miał taki zwyczaj podczas audiencji zatrzymywać się i brać w ramiona małe dzieci. I oto katechetka dzieci pierwszokomunijnych z parafii w Lariano w ostatniej chwili zdecydowała się zabrać ze sobą swoją półtoraroczną córeczkę, Sarę Bartoli. Kiedy samochód zbliżył się na odległość 3 metrów,
Zamachowiec był gotowy, by oddać strzał z niezawodnego pistoletu belgijskiego Browninga HP kaliber 9 mm. I właśnie w tym momencie proboszcz parafii Lariano podał z tłumu papieżowi tę maleńką dziewczynkę z jasnymi lokami. Aliakcza musiał zaczekać. Drugi raz uratowała mu życie, prowadząc sama niejako trajektorię tej kuli zamachowca. Zresztą papież to potwierdził w słowach: ktoś inny strzelał, a ktoś inny prowadził kulę. Bo pierwsza kula trafiła go w jamę brzuszną, po drodze raniąc wskazujący palec i upadając za nim na podłogę samochodu. W drodze do kliniki cały czas, coraz bardziej słabnącym głosem, papież modlił się: Maryjo, Matko moja, Maryjo, Matko moja. Po trwającej blisko 6 godzin operacji papież w drodze do kliniki utracił 3/4 krwi. Po tej operacji lekarze byli zdumieni, że pocisk nie uszkodził żadnego ważnego dla życia organizmu, żadnego organu. Profesor Crucitti, który operował Jana Pawła II, powiedział tak: kula wykonała jakby slalom, biegła nie prosto, lecz zygzakiem, ocierała się o kręgosłup, tętnicę główną, tętnicę biodrową i moczowód, ale nie spowodowała nieodwracalnych zniszczeń w organizmie. Uważam to za cud. Trzeci raz Maryja uratowała Ojca Świętego, gdy kilka dni po powrocie do Watykanu, był czerwiec, nagle nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia papieża. Nie pomagały żadne antybiotyki. Odporność organizmu spadła prawie do zera. Co się stało? Okazało się, że podczas przetaczania krwi nie mieli czasu, by zbadać próbki krwi dawców i jedna z nich zawierała bardzo groźny wirus, który zainfekował organizm papieża. Niebezpieczeństwo tego wirusa, który potrafił zagnieździć się w sercu, wątrobie, mózgu czy innych narządach, stanowiło śmiertelne zagrożenie. Po zdjęciach rentgenowskich okazało się, że w organizmie papieża wirus ten ulokował się w jego płucach. I wśród lekarzy był wtedy w Rzymie słynny profesor immunolog Gabriel Turowski, przyjaciel papieża jeszcze z czasów krakowskich. Był on współautorem patentu lekarstwa, które pomaga w regeneracji układu immunologicznego. Choć w tamtym czasie medykament nie miał jeszcze potrzebnych testów, zdecydowano się podać go pacjentowi. Po kilku tygodniach kuracji udało się przezwyciężyć wirusa. To właśnie wtedy do papieża dotarła myśl o niesłychanej koincydencji dat, że dokładnie o tej samej godzinie, paręnaście minut po 17, 13 maja, 64 lata wcześniej, w Fatimie Matka Boża ukazała się Trójce małych dzieci. Papież poprosił, by do szpitala przybył słowacki biskup Paweł Chlnica, który był więźniem uciekającym, przebywającym w Watykanie, w Rzymie, przed komunistycznym systemem i prześladowaniami, jakie ten system przyniósł. Chlnica był wielkim głosicielem orędzia fatimskiego. Zachował się taki słynny dialog między nim a Janem Pawłem II zaraz po wyborze, gdzie ten słowacki biskup rzekł do Jana Pawła: Bóg cię wybrał do niezwykłej misji,
której celem jest poświęcenie i nawrócenie Rosji. Papież poprosił tego biskupa, by przyniósł mu do szpitala całą dokumentację dotyczącą objawień fatimskich. Studiował je bardzo sumiennie. I wiemy, że rok po zamachu, w 82 roku, pojawił się w Fatimie, by podziękować matce. Długo się modlił przed jej figurą, klęcząc. Zostawił kulę, która do dzisiaj znajduje się w koronie Maryi. Zawierzył także wtedy świat jej niepokalanemu sercu. Powtórzył ten akt 2 lata później, w Wigilię uroczystości zwiastowania 24 marca 1984 roku. Gdzie był wtedy biskup Paweł Chlnica? Kilka dni wcześniej przebywał on w Kalkucie u matki Teresy i zorientował się, że władze sowieckie mogą nie znać takiego biskupa, więc zwrócił się w ich ambasadzie w Kalkucie o możliwość wizy tranzytowej przez Moskwę do Rzymu. I o dziwo, tę wizę otrzymał. I dokładnie w tym dniu, razem z innymi dyplomatami, udało mu się nawiedzać na Kremlu cerkwie prawosławne, Sobór Archanielski, Sobór Zwiastowania. W kościele Michała odprawił mszę świętą, a między stronicami prawdy przemycił tekst aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, który wypowiadał Jan Paweł II w Rzymie. I on wtedy te same słowa wypowiadał na Kremlu. Dlaczego tak mocno łączę i miejsce piastowe z Fatimą i Janem Pawłem II? Bo jestem przekonany, że to miejsce, ta górka od samego początku, ale też ta nasza obecność dzisiaj, to jest wielka duchowa walka o dziecko, walka o rodzinę. Bo nie wolno zapominać, że tamtego dnia, 13 maja 1981 roku, podczas audiencji, w dniu zamachu, Jan Paweł II zamierzał ogłosić powstanie w Rzymie nowej placówki badawczej, Instytutu Studiów nad Rodziną. I stało się to faktem dokładnie 7 miesięcy później, 13 grudnia 1981 roku, a patronką tego instytutu została Matka Boża Fatimska. Mówię to szczególnie do was, młodzi ludzie, bo jestem pewien, że jeszcze nie raz w życiu spotkacie się z próbami zdyskredytowania tego świętego papieża Jana Pawła II. Ale kiedy człowiek poznaje to życie, to widzi namacalnie, jak prowadził go Pan Bóg i jak matka w sposób absolutnie cudowny ochraniała go swoim macierzyńskim płaszczem. To była ta Fatima w miejscu piastowym i Fatima Jana Pawła II. A teraz Fatima 1917 roku w Portugalii. Moi drodzy, dzisiaj pojawiają się różne nowe zawody, świetnie opłacane profesje związane z przemianami technologicznymi, jakie dokonują się na świecie. Są więc coache, specjaliści, profesjonaliści od PR-u, public relations, czyli kreowania wizerunku, ale wiadomo, jak brzmi po angielsku, to od razu mądrzej, robi wrażenie, ludzie stają na baczność. To, co wydarzyło się w Portugalii w 1917 roku między 13 maja a 13 października, pokazuje nader dobitnie, że myśli nasze nie są myślami Boga, a bardzo często niestety Jego drogi nie są naszymi drogami. O czym mowa? Ano o tym,
że dzisiaj ludzie biegną, umierają wręcz, marząc o wielkich zasięgach, o milionach followersów, o łapkach w górę, subskrypcjach, aż twarze się rozpalają. Sukces, sukces, znaczenie, potęga, wyżej, więcej, mocniej. Aż wreszcie z tej wysokości następuje upadek, depresja, samobójcze myśli, żyć się nie chce. Nie tędy droga. Gdyby niebo myślało w ten sposób, czy wybrałoby na miejsce objawień jakąś znajdującą się na końcu świata, na pewno Europy, Finisterre, zapyziałą Portugalię, która w tamtym czasie była w Europie najbardziej ateistycznym krajem, stawianym za wzór przez samego Lenina. Dlaczego nie Francję? Dlaczego nie Anglię? Czy gdyby niebu zależało na rozgłosie, tak jak nam zależy, nieraz, czy wybrałoby nieznaną nikomu Fatimę? Dlaczego nie Londyn, nie Paryż albo Rzym? Gdyby niebo na naszych warunkach chciało dotrzeć do jak największej rzeszy sympatyków, zwolenników, czy nie powinno szukać znajomości, wejść u wydawców największych gazet w tamtym czasie, na przykład do takiego Daily Telegraphu, który działał już, publikował od 20 lat i był nazywany największym, najlepszym i najtańszym dziennikiem świata, albo do wychodzącego już od ponad 100 lat francuskiego Le Figaro. Czy nie tak powinno niebo zrobić? Zaraz. Kogo wybrało niebo na powierników swoich orędzi i tajemnic? Trójkę dzieci, niepiśmiennych, nieuczonych. Jest taka anegdotka prawdziwa, że kiedy Maryja powiedziała do tych dzieci, jeśli Rosja się nie nawróci, to jej błędy straszliwe rozleją się po całym świecie. Te małe dzieci nie miały pojęcia, jak zlokalizować słowo Rosja. Łucja, najstarsza, myślała, że chodzi o ich kuzynkę Rozitę, bo to podobnie brzmi. A Franciszek, jak to Franciszek, był przekonany, że to chodzi o osiołka, ich sąsiada, którego nazywano Russo. Małe dzieci, niepiśmienne, nieuczone, a jednak dlaczego? Bo w dzieciach jest bezinteresowność, jaką my gubimy, dorastając. Bo w dzieciach jest pokora, która sprawia, że nie liczą na własne siły, ale na Boga. I jest w nich gotowość do wielkiej modlitwy i ofiary. Niewyobrażalnej ofiary. W 1918 roku spadła na świat wyjątkowo złośliwa grypa zwana Hiszpanką. Znamy to. Było przypominane podczas lat COVID-u. Ale czymże były te nasze doświadczenia wobec tamtych? Na Hiszpankę zachorowało 500 milionów ludzi na całym świecie, bo wbrew nazwie nie pojawiła się ona w Hiszpanii, ale w Kansas City, w Stanach Zjednoczonych. Czyli 1/3 ówczesnej ludzkości chorowała na tę chorobę. Do dziś uczeni spierają się, czy zmarło 20, 50 czy 100 milionów ludzi. Jesienią 18 roku ta zaraza, epidemia dotknęła Franciszka i Hiacyntę. Nie widać było, by chłopiec przejmował się śmiertelną chorobą. Był pogodny. Wszystkim powtarzał, że wkrótce pójdzie do nieba, gdzie w końcu spotka Jezusa i Maryję. Wszystkie cierpienia, bez słowa skargi, ofiarował o nawrócenie grzeszników. Na łożu śmierci przyjął pierwszą komunię świętą rankiem 4 kwietnia 1919 roku. Poprosił bliskich o przebaczenie win.
O 10:00 uśmiechnął się i do matki, która stała najbliżej, powiedział, że widzi w drzwiach przepiękne światło. Chwilę potem umarł. Miał 10 lat i 10 miesięcy. Toż to małe dziecko, 4. klasa. Jak człowiek dużo i dobrze się modli, a tak się modlił Franciszek, idzie ku światłu. Jak się nie modli, łatwo daje się wprowadzić w ciemność. A Hiacynta? Hiacynta po tej zarazie, po przejściu, po różnych powikłaniach, zapadła na zapalenie płuc i pojawił się w jej organizmie ropień w tych płucach, sprawiający jej ogromny ból. W organizmie zaczęła rozwijać się gruźlica. W szpitalu w Lizbonie lekarze oprócz tego ropnego zapalenia lewej opłucnej wykryli ostre zapalenie kości w 7 i 8 żebrze po lewej stronie, tak jak tamten ropień. Infekcja rozszerzała się coraz bardziej. Z rany wydzielał się straszliwy odór. Dziewczynka w dzień i w nocy odczuwała niewypowiedziany ból. 10 stycznia 2020 roku lekarze przeprowadzili operację, usuwając jej to 7 i 8 żebro. A ponieważ organizm miała wycieńczony, nie byli w stanie zaaplikować jej prawdziwej dawki środków uśmierzających. Operacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Hiacynta cierpiała, ale się nie skarżyła. Co ciekawe, w okresie tej choroby mała dziewczynka miała jeszcze kilka objawień Matki Bożej. Różnych objawień. Podczas jednego z nich zobaczyła także Ojca Świętego, gdy klęczał przy stoliku i płakał z twarzą schowaną w dłoniach. A za oknami tłum krzyczał, wyzywał go i rzucał w niego kamieniami. Podczas innego widzenia Matka Boża zapowiedziała dziewczynce, że wkrótce nadejdą czasy, gdy wiele małżeństw będzie żyć bez sakramentu, a najwięcej ludzi trafi do piekła z powodu grzechu nieczystości. Wzywała także kapłanów, by żyli w czystości i posłuszeństwie papieżowi i przełożonym. Ostatni raz Hiacynta widziała Matkę Bożą 16 lutego 1920 roku. Matka Boża pocieszała ją i obiecała, że niedługo zabierze ją z tej ziemi. Słowa dotrzymała 4 dni później. Hiacynta, ta bez mała 10-letnia dziewczynka, toż to dziecko, umarła 20 lutego. Jej ciało przeleżało 4 dni w zakrystii, w najciemniejszym miejscu. Gdy je przekładano do cynkowej trumny 4 dni później, świadkowie nie mogli wyjść ze zdumienia. Przed śmiercią ropiejące ciało dziewczynki, jak wspomniałem, wydawało nieznośny fetor. Po 4 dniach powinno się ono przynajmniej trochę rozłożyć i wydzielać odór. Tymczasem dziewczynka miała zaróżowione usta, a jej zwłoki rozsiewały przyjemną woń przypominającą zapach kwiatów. Nieraz może myślisz, co ja mogę? Co ja mogę? Gdybym miał pieniądze, znajomości, to wtedy nie myśl tak. Pomyśl o Fatimie, pomyśl o tych dzieciach. Człowiek, który odda się w ręce Boga, staje się prawdziwym mocarzem. I wreszcie Fatima dziś w moim sercu. Co nas właściwie łączy z tym wydarzeniem, z tamtymi ludźmi sprzed ponad 100 lat? Przecież dzisiaj w niektórych parafiach, jak organizowane są te pokutne czuwania, to przy figurze Matki Bożej staje 3 dzieci, 1 chłopiec i 2 dziewczynki, ubrane
w stroje podobne do tamtych. Wszyscy patrzą i się dziwią, najbardziej dzieciaki, bo dzisiaj już nikt takich strojów nie nosi. Dzisiaj na ziemi nie ma już nikogo, kto byłby naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. Po co nam Fatima? Mądry Benedykt XVI w 2010 roku w homilii w Fatimie powiedział tak: łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Tutaj odżywa plan Boga, który zadaje ludzkości od zarania jej dziejów pytanie: gdzie jest twój brat Abel? Fatima to przyjście matki, by ocalić dzieci. Przez nią Bóg pyta: gdzie jest twój brat? Gdzie jest twoja siostra? Gdzie jesteście? Zauważył ktoś, że twarze Łucji, Franciszka i Hiacynty na każdym zdjęciu wyglądają na bardzo poważne, smutne, a po lipcowej wizji piekła nawet przerażone. Jest na tych twarzach taka bezbrzeżna troska, która nie znajduje odpowiedzi na pytanie, co się z nami stanie, gdy wyrzucimy z naszego życia Boga. Co się stanie z człowiekiem, z ludzkością? Jest taki przejmujący wiersz księdza Twardowskiego: Ziemio Święta, z uczniowskiego atlasu, z Biblii starej nagimi górami. Coś się stało od jakiegoś czasu ze mną samym, z ludzkimi sercami. Zapomniano o Bogu jedynym, gorejącym krzewie, stróżu naszym. Patrzaj, ludzie teraz nieszczęśliwi, niepojęci jak kruk przy Eliaszu. Synogarlic przycicha wołanie, syjońskie drogi świerszczami łkają. Przyjaciółko, co się z nami stanie między ludźmi, którzy Boga nie znają? Nie skończyła się prorocka misja Fatimy. Stamtąd wciąż rozlega się wołanie matki do modlitwy, do ofiarowania się i do działania. Gdzie jest twój brat, twoja siostra? Gdzie jest to dziecko, nawet najmniejsze, ledwie poczęte? Czy możesz być obojętny na jego los? Wczoraj i dzisiaj w tym fragmencie z Apokalipsy po raz kolejny staliśmy się świadkami wizji, w której zobaczyliśmy straszliwego, ziejącego nienawiścią smoka, który stoi przed brzemienną niewiastą, by skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Bo diabeł nienawidzi przede wszystkim życia, nienawidzi dziecka, nienawidzi niewinności. Ale dziecko zostało uratowane. Jak to się stało? Zostało porwane do Boga. Chciałbym, żeby z tego wzgórza rozległo się wołanie, szczególnie do rodziców, do rodzin. Kochana matko, kochany ojcze, łatwo możesz zgubić swoje dziecko, jeśli nie pozwolisz, by ono zostało porwane do Boga. Zgubisz je, jeśli odmawiasz mu chrztu, zamykając drogę ku wieczności. Zgubisz je, jeśli nie klękasz razem z nim i nie uczysz modlitwy. Zgubisz je, jeśli wszystkie inne przedmioty w szkole wydają się być ważniejsze niż katecheza. Zgubisz je, jeśli swoim przykładem nie wzbudzisz w nim tęsknoty za Jezusem Eucharystycznym. W Piśmie Świętym Bóg często jest opisywany jako ten, który poszukuje sprawiedliwych, by ocalić miasto ludzkie. I to samo czyni w Fatimie, kiedy Matka Boża prosi i pyta: módlcie się,
czy chcecie ofiarować się Bogu, przyjąć cierpienia, jakie na was spadną, jako wynagrodzenie za grzechy, które go obrażają, i jako przebłaganie o nawrócenie grzeszników. I to samo, dokładnie to samo czyni Maryja dzisiaj, tutaj, w miejscu piastowym. Prosi i pyta: dzieci, dziecko, co odpowiesz swojej matce? Czy pomożesz jej?